Na zmianę wysokości stawki za śmieci grudziądzanie będą musieli poczekać. Pierwszaki z drugiego LO już po trzęsinach, było barwnie i tanecznie. Od lipca 2013 roku, czyli od momentu, w którym ustawa śmieciowa wprowadzona została w życie, wzbudziła wiele kontrowersji. Tym bardziej, że pojawiają się coraz to nowe plany dotyczące modyfikacji wysokości opłat za odprowadzane odpady komunalne. Jedną z nowych propozycji, która przedstawiona została grudziąckim radnym przez wiceprezydenta Sikorę, jest dostosowanie wysokości opłat w oparciu o wielkość rodziny. W takim przypadku osoby samotne kosztem rodzin wielodzietnych płaciłyby mniej, a to zdaniem radnych jest nieracjonalne rozwiązanie. Otrzymujemy propozycję pozornej obniżki jednej ze stawek w zamian za podwyżkę w innych kategoriach odbiorców. Takie traktowanie mieszkańców obce jest podejściu Prawa i Sprawiedliwości Ruchu dla Grudziądza i sprzeczne z naszym rozumieniem idei samorządności. W związku z tym, że przedstawiony nowy projekt uchwały nadal nie rozwiązuje istniejących problemów związanych z wprowadzeniem nowych stawek, prezydent Robert Malinowski wniósł prośbę o wycofanie z porządku obrad tego projektu. Porównując koszty, jakie ponosi statystyczny mieszkaniec Grudziądza i miast sąsiednich, jak chociażby Bydgoszcz, odnotowano, że Grudziądzanie płacą o kilkadziesiąt procent więcej. Nic więc dziwnego, że zastrzeżeń co do wysokości opłat i sposobu ich rozliczania jest sporo. Miejmy nadzieję, że nowa uchwała rozwiąże ostatecznie problem o tym, w jaki sposób, a także w oparciu o jakie czynniki zostaną ustalone wysokości składek, tak aby mieszkańcy nie mogli czuć się pokrzywdzeni. Przez ostatnie trzy dni drugie liceum ogólnokształcące z naszego miasta przypominało bardziej teatr aniżeli szkołę. Działo się tak ze sprawą rytualnych otrzęsin, które oficjalnie zakończyły etap wprowadzania w życie społeczności uczniowskiej nowych licealistów. W Dwójce Sobieskiego trwa to zazwyczaj nieco dłużej niż w innych szkołach średnich. Dajemy pierwszym klasom więcej czasu na integrację, na poznanie się. Poza tym konwencja, w której odbywają się otrzęsiny u nas, wymaga dużo większego czasu na przygotowanie. W otrzęsinach zawsze główną rolę odgrywają tak zwane koty, czyli uczniowie lub studenci rozpoczynający przygodę z daną placówką. Nie inaczej było również w tym przypadku. Aktywność należy do uczniów klas pierwszych. Oni przygotowują inscenizację, wystrój szkoły, który najpierw jest przed właściwymi otrzęsinami w dniach poprzedzających. Natomiast jeszcze dodatkowo takie swoje prezentacje na sali gimnastycznej już w ramach tych otrzęsin właściwych. Motywem przewodnim tegorocznych otrzęsin w Dwójce Sobieskiego były znane wszystkim polskie seriale. Mamy klasy prezentujące się w konwencji Janosika, Czterech Pancernych, Pana Tadeusza. Samorząd się prezentuje w ramach 13 posterunku. Widzę bardzo duże zaangażowanie młodzieży, bardzo dobrze przygotowane stroje, świetne pomysły, pomysły nadążające za tym, co się dzieje w świecie. Właściwie nowe piosenki na rynku muzycznym i one się tutaj pojawiają na otrzęsinach. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Najważniejsze dla mnie jest to, że w takich pokazach otrzęsinowych biorą udział całe klasy. Impreza z przyjmowaniem nowych uczniów do szkolnej społeczności często ma charakter pewnej rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi klasami, a dla zwycięzców przygotowano specjalną niespodziankę. Nagrodą główną jest oczywiście wyjście do kina. Fundusze pokrywa właśnie szkoła. Klasa sobie wybiera film. Do końca roku szkolnego mogą sobie wybrać film i idą całą klasą na ten film. Na finał tegorocznych otrzęsin każda z klas przygotowała prezentację związane ze swoim serialem. Jednym do odpowiedniego przygotowania wystarczyło kilka dni, inni potrzebowali większego nakładu czasowego. Scenariusz powstał przedwczoraj w 15 minut, więc trochę wyszło średnio, było niedopracowane to wszystko, ale no, co mogę więcej powiedzieć. No, zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. Próby trwały około miesiąca, tak plus minus. Pomysł się wziął z tego, że na holu przedstawialiśmy film jako Janosik, no i tak dobraliśmy po prostu muzykę i choreografię bardzo do tego filmu. Bardzo się przyłożyliśmy. Zakończenie otrzęsin było jednoczesnym oficjalnym przyjęciem do społeczności uczniowskiej drugiego LO. Jak w takim razie wyglądają kontakty najmłodszych uczniów z tymi najstarszymi? Wszyscy są niesamowici, czujemy się tutaj jak w drugim domu. Tak naprawdę, wszystko to, co mówią pozytywne oczywiście o drugim liceum, to jest to naprawdę prawda. Jest tu naprawdę fajna atmosfera, każdy każdemu pomaga, w ogóle prawie nie ma rywalizacji. Starsi koledzy podchodzą do nas tak, jakby byli naszymi rówieśnikami. Nie ma najmniejszego problemu, nie spotkałem się z żadną niechęcią z ich strony. Cały czas jest bardzo miło
w razie jakichś kłopotów nam starają nam się pomagać, naprawdę możemy liczyć na pomoc ich strony. Pomagają, mówią u jakiego nauczyciela można jak postępować i takie mamy swoje tajniki. Teraz przed uczniami upragnione ferie, a po nich dla jednych powrót do normalnej szkolnej rzeczywistości. Dla tych nieco starszych zakończenie ferii będzie oznaczało ostatnią prostą przed maturalną przeprawą z egzaminami.